Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego. Uczeni w piśmie rozgłaszali, że Jezus został opętany przez Belzebuba. Imię to tłumaczono zwrotem Pan domu, Belzebub, Pan domu. Określało ono największego z demonów panującego w ich królestwie. I uczeni ci, podobnie jak członkowie rodziny Jezusa, unikali bezpośredniej konfrontacji z jego nauką. Posuwali się do oczerniania, sugerując, że zawarł pakt ze złymi duchami. Podobnie jest w naszych czasach. Chcąc zdyskwalifikować swojego rozmówcę, niektórzy posuwają się do mówienia o jego chorobie psychicznej. A stąd już blisko do stwierdzenia absurdalności zajmowania się poglądami takiej osoby. Wówczas każdy, kto powiela poglądy człowieka uznanego za chorego przez tak zwane środowiska opiniotwórcze, podważa własną reputację i umiejscawia się na marginesie życia intelektualnego, towarzyskiego, wspólnotowego. Jezus nie pozwala, aby potraktowano go jako człowieka chorego, opanowanego przez demona. Z jednej strony on, który wie, kim jest, jaka jest jego misja, a z drugiej strony jego rodzina, troszcząca się o własną reputację, no i oczywiście uczeni w piśmie. Jezus ukazuje nam możliwe, realne zagrożenia w postaci rozłamu w samym Kościele, we wspólnocie, którą powołał do istnienia. Tak bardzo łatwo oskarżyć kogoś, kto nie myśli podobnie jak my o współpracę ze złym duchem. Jezus określa postępowanie uczonych w piśmie grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. I ci, przed którymi Jezus staje, głosząc orędzie zbawienia, nie chcą w ogóle skonfrontować się z jego nauką. Stąd najprostszym dla nich rozwiązaniem jest podważenie jego wiarygodności przez uznanie go za człowieka niebędącego przy zdrowych zmysłach. Otóż grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest taka postawa, w której człowiek demonizuje osoby zmierzające do poruszenia w imię Boga sumień, umysłów, ludzkich serc. Uczeni w piśmie usiłowali przypisać złemu duchowi to wszystko, co Jezus mówił, a z czym oni się w ogóle nie zgadzali.